i dobra, czekamy na ten noż, że Delta jednak tak zaatakowała, że tej nożówki tutaj nie ma, zobacz. Tutaj są od razu pistolety, a więc i tak możemy skupić też na antyterrorystów. Proszę, dość początek agresywny, po takiej długiej przerwie jednak Delta ciekawą taktykę przyjmuje. No proszę, jakim sprytem się wykazują. Destru przez szparkę tylko strzela przez drzwi. Naprawdę dawno nie widziałem, szczerze mówiąc, ani razu. Jednak Wewe się na to tak. Nie nabiera. Mamy tutaj dość... Warto być sobie do chyba terrorystów. O! Jednak tutaj mamy jakąś akcję. Wątek jest przez Deltę zdobywany, no i tak naprawdę oni są bardzo bliscy, aby podłożyć bombę. No oczywiście do wygrania rundy jeszcze troszkę im potrzeba. Sytuacja 1 versus 2, Tox tylko 3 HP. Co z Delczakami, Chami? Dobiega Rodos, powinni to wszystko zakończyć. Rodos miał problem ze sprzętem. Nadal jeszcze nie może zabić swojego rywala. Widzimy, jak ostrożne jest Delta. Nadal 3 HP, tak. Ale widzimy już bombę na dolnym BS-ie, także... Tox chyba będzie miał duże problemy, żeby już tą rundę wygrać, żeby zespół Impuls właśnie zainkasował pierwszą rundę na swoje konto, jednak no... No Tox, wiesz, musi ryzykować, ale tak jak mówiłeś, to jest bardzo mała szansa, on jest na jednego ciosa, powiedziałbym, no i widzimy tutaj za drzwi wychodzi mu jeden z graczy, czy to Ham, tak jest, to jest właśnie Ham, no i jeden strzał, co prawda nie w głowę, ale jeden wystarczył. I cieszymy się, tak, cieszymy się z pierwszej rundy wygranej przez Deltę. I trzon Delty, słuchaj, otwiera tutaj po pierwszej rundzie, także no, widzisz, mowa o tym wypaleniu, może była tylko taka chwilowa. Zobaczymy, czy tak będzie w dalszej części spotkania. Miejmy nadzieję, że forma nadal będzie ustabilizowana. No liczę tutaj naprawdę na grę Delty, że pokażą, że to czekanie, to chyba przeproszą nas tutaj widzów za to, że właśnie Rodos się długo podłączał i w zamian za to będzie mieli wygrane spotkanie przez polski zespół. Tutaj czterech antyterrorystów mamy teraz na rundzie Eko na pochylni. Czterech zawodników Terror mamy właśnie na kwadracie, a więc gdyby się spotkali, byłoby bardzo, bardzo ciekawie. Tylko, że gracze nie skracają tej wizy, czekają, wyczekują aż zawodnicy Delty wejdą na tą pochylnię. Rodos już się zbliża, może być naprawdę ciekawie. Nie wiem, gdzie są konkretnie ustawienia antyterroryści, bo patrzę teraz na Rodosa, jednak flashem wspomaga go kolega. Rodos, piękny headshot, jeszcze tutaj strzela ze swojego kałasza. No Delta, oczywiście to jest taki sticker. No, ładne ustawienia antyterrorystów, dobrze, że o tym właśnie wspomniałeś. I... O, tylko chwilowa pauza, na szczęście, przerwy dobrej. I Dark kończy rundę, widzimy 2-0 dla BenQ Delta. Przestraszyłem się, słuchaj, bo tutaj emocje były coraz większe po tych fragach stickera reprezentanta Impuls. Nagle ta pauza game pending naprawdę mnie przeraziło. Tak już myślałem właśnie, że po prostu są jakieś problemy i będziemy czekali jakieś 10 minut, ale na szczęście to tylko były obawy niepotwierdzone. I mamy już kolejną trzecią rundę i znowu antyterroryści widzę. Chociaż nie, teraz już standardowo, dwóch na pochę, sześć gdzieś koło górnego BS-a. Delta na pochylni, oj, samotny tryb wchodzi w spero, dopiero teraz wychodzi jeszcze Ham. Ale muszą uważać gracze Delty na coś takiego, no bo widzimy, że z pistoletem też sobie potrafią poradzić zawodnicy Impuls. Oglądamy przez chwilę Smashera, mało HP. Tak, tutaj dwie osoby już są na dolnym BS-ie, dlatego jak widzimy Delta... Wchodzi nam już na górę, gdzie bomba będzie podłożona, także pewnie kolejna runda padnie na konto, BenQ. Właśnie krok Delta w takich rundach musi wygrywać. W takich rundach ona nie może sobie pozwolić na to, aby tracić zawodników. Co prawda już jednego straciła, no ale mam nadzieję, że tych strat nie będzie więcej, że tutaj wszyscy się już utrzymają przy życiu. Ale Smasher jeszcze na plecy wchodzi, to mnie troszeczkę przeraża. Myślę, że jeszcze jednego fraga mógłby zdobyć, chociaż mało HP. To jest trudne dla niego, tak. A tam kończy rundę i 3-0 dla Delty, także no, każda runda teraz przed nami, zobaczymy, jak gracze Delty poradzą sobie w niej. No jedna z ważniejszych rund tak naprawdę teraz, prawda? No dokładnie, taka przełomowa jak gdyby dla zespołu Impuls, jeżeli ją wygrają, na pewno morale się podniosą i będą chcieli zawalczyć o kolejne. Jeżeli natomiast Delta zainkasuje na swoje konto, no to... To im się morale podniosą. Dokładnie.
I Delta wtedy będzie tutaj się czuła taka właśnie na topie, na fali. Ale zobaczymy, to może być troszeczkę trudne zadanie do wykonania. No naprawdę nie wiem, czy się spodziewać, bo ja ten impuls. Nie widać, żeby grali totalnie jakoś słabo, no ale tego jeszcze nie będziemy ocenić właśnie po rundach eko. Teraz Delta jednak znowu wchodzi zdecydowanie na bronce. O, pięknie dwa fragi tutaj do Dosa i Szpera. Teraz dwie osoby koło drabinki, ciekawe jak to właśnie związa. Spero, ładny headshot, Spero cały czas rozkręcony i myślę, że Delta już nie da sobie tutaj rozbroić tej podłożonej bomby. No został jedynie Spasher. Także... No, chyba Darkness zginie. Albo... Smasher czeka, jest kampa. Będzie zachowywał, będzie starał się zachować. Dajmy mu jeszcze chwilę, Smasher cały czas go oglądamy, Delta gdzieś biega po różnych rejonach mapy, tak jakby chciała go znaleźć, ale widocznie, no nie wiem, może się bała zaryzykować właśnie wchodząc do wentyli. W każdym razie runda wygrana przez BenQ Delta, no i to jest... Bez strat, tak, to jest, to jest bardzo obiecujące. Te morale mogły się tutaj podnieść faktycznie. Widzimy Rodos 5-1, Ham 5-1, także... Nie swój sprzęt, a widzisz, można i na swoim sprzęcie troszkę powalczyć. Wiesz, jak się podłącza godzinę. Wszystko wypieszczone, słuchaj, do końca. To już jest, Rodos się już poczuł jak w domu po prostu. Tutaj widzimy na diglach zespół Impuls, jedynie Smasher z M4 zachowany. Destro odpala, zobaczmy, gdzie stoi Smasher, zobaczyć. No tak, skraca tu klimę i bliski zabicie tego z przepraszam, z terrorystów. Jednak Delta Fory to wszystko ogarnia. Znowu Rodos z Hanem. Tak, to jest dwójka, która naprawdę tutaj ładnie zagrywa i znowu bez straty terroryści. No było to pół oko, w sumie jedynie Smasher miał broń. Chociaż... No wiadomo, no, czasami te pół eka dość lepiej wychodzą niż rundy grane full. No zobaczymy teraz widzimy AWP ze strony Wella, który idzie na dwór. Ciekawe, czy uda mu się ściągnąć jakiegoś terrorystę. No tak, WE należy do lepszych snajperów na pewno, zespołu Impuls. Na pewno gra w reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich też. To nie jest byle kto, na niego Delta musi uważać. No my sobie tak tutaj żartujemy, ale naprawdę może być teraz groźny, chociaż pierwszy strzał przez niego nie trafiony. W ogóle wycofał się już pod drabinkę, tak właśnie. No nie czuję się pewnie na tej pozycji. Pewnie w ogóle się na tym serwerze nie czuję pewnie. Na nie miejmy nadzieję. Na turnieju się nie czuję pewnie. Swoją drogą w meczu Fnatic SNC 28-2 na Nuke'a, więc jednak 30 rund. Oj, pochylnia, tutaj jeszcze jest akcja końcówka, Sticker wygrywa rundę i proszę Impuls, jednak potrafią też wygrać z Polakami. Na przełamanie pierwsza runda, oby tylko ta jedyna, zobaczymy dalej. Jednak no, widzieliśmy bardzo... Tak w sumie nie było dobre ustawienie zespołu Impuls. Gracze do końca troszkę kręcili się, nie mogli znaleźć miejsca, ale akurat nie w tym momencie, w którym trzeba, zawodnicy Delty chcieli wejść na BS, no i niestety mi się to nie udało, zaczyna rampę. Ale teraz widzimy szybki rush. Tak, tak, ale jednak znowu chyba wyjdzie. Dark, dwa fragi Impuls. Headshot na blisko, Dark, oj, zaraz zostanie sam, jak tak dalej pójdzie. Zaczyna przybywać, ale jeszcze do pomocy ma Destra, no i to jest na pewno dobry znak. Sytuacja 2-2. Spokojnie Wucha. Wucha. Tak, Wucha przez ścianę tutaj. Strzela. Widzimy, nasi zawodnicy mają łącznie mniej HP niż jeden zespół Impuls, także no. Może być ciężko. Tak, trzeba uważać, aby sytuację wygnaną Destru jednak. O, piękna bania. Tak, dobrze ogarnął, tak. Dobrze, że w ogóle Delta poczekała właśnie z tym wszystkim. I teraz się musi tutaj Smasher martwić o swoje życie, ale Destru. I Adam był jednym z wyróżniających się graczy właśnie tej rundy. Dawnego Gameburg, także no widzę, że cały czas jego forma się utrzymuje. Tak samo on pokazywał bardzo dobre akcje i zagrania, na przykład właśnie w czasie meczów eliminacji do wielkiego finału APS i widzę, że chyba ta zmiana nie wyszła mu na złe i nadal się rozwija i myślę, że jeżeli tak będzie grał, no to Delta będzie mogła powalczyć i z Fnatic, i ze Zacharą, zobaczymy. O to właśnie tutaj chodzi, Impuls. Znowu jakieś jiggle, no
półek jeszcze do końca, bo ma też sticker z M4, a więc jednak... Pucha również ma M4. Kupili jednak to, na co było ich stać. No i czasem to jest dobre zagranie, oczywiście, to kosztuje centrala rynku, ja się nie dziwię, że oni inwestują w Deagle, no bo przecież już USP ściany nie przebije. To pytanie, czy to wystarczy na Delta? Na razie wystarczyło tylko w jednej rundzie, a my nawet 6 do 1. Nawet tak przełączając, widzę, że tylko dwie osoby mają z tej Deagle. Tylko jest to Wewe i Tox, zresztą właśnie grałem czwórki, także widzimy, Wewe otwiera rundę pięknym headshotem. Delta atakuje już na górę, bo tym razem dobrze ustawiony WH MSY, czy jak ten item mam kogoś przeczytać? Delta jednak jeszcze na tym górnym próbuje. W sumie został sam Spero. Na trzech zawodników Impuls widzimy, chyba Grzesiu nie ma bomby, tak, także będzie to o wiele trudniejsze do wygrania. Spokojnie, jeszcze Spero pokaże, na co go tutaj stać. Zdają sobie znać, pierwszy frag Spero, jednak tylko jeden. Ale nie musimy się przejmować, myślę, że Delta gra dość dobrze jak na pierwszą połówkę meczu. Zwłaszcza po takich problemach, także no myślę, że chłopaki jeszcze złapią ten odpowiedni rytm i że to wszystko będzie wyglądało o wiele lepiej niż teraz. Tak, bo nie no nic, zobaczymy. Impuls raczej tutaj należy do takich zespołów właśnie no, do ogrania. A tak jak mówię, w grupie musimy się raczej bawać Fnatic i Sahary. To są zespoły, które no, na pewno nie wiem, czy są wnosi z zasięgu nawet Delty. Tylko wiesz, Maśku, czasami dość bardzo gorzej się gra z zespołami, które są właśnie od razu rozstawione na takiej pozycji gorszej. Czasami wiesz, lekkie zlekceważenie przeciwnika i bardzo łatwo mecz można przegrać, dlatego też no, nie skreślajmy od razu zespołu Impuls i po prostu Delta musi być w 100% skupiona przez cały mecz. Cały czas czujna. Dokładnie. Zobaczymy, czy Smash teraz będzie czujny, bo na pewno obawia się o swoje życie, wie, że został sam, wie, że z tej rundy może nie wyjść z życiem właśnie tak. Podchodzi do jego Spero do drabiny, ale Smasher... A Smasher sam wyszedł na Rodosa, myślałem, że zostanie tam do końca, ale on nie wiem akurat dlaczego pod sam koniec rundy postanowił się pokazać, naprawdę to była dość... Może jakąś ninja chciał zrobić, wiesz, albo tak piekielną. Znowu runda do Delty, 7-2, naprawdę dobrze to wygląda. No fajnie by było, gdyby faktycznie Delta się pokazała na turnieju, żeby wyszła z tej grupy. Może już tak by nie cisnęli, co Sebastian, bo mówiłeś z ponad godzinę temu, że właśnie Delta z tego wstąpiła formą, no niezbyt jej to szło. No tylko no, wtedy mówiliśmy o zupełnie innym zespole, także no, trzeba też wziąć poprawkę na to, że chłopak tej dwóch nowych zawodników, którzy jest bardzo dobry strony, pokazywali się w Gameworku, no i naprawdę może być to zmiana na plus. Taka forma... Pistole. Tak. Pewnie kolejna runda wpadnie na konto zespołu Delty. Miejmy nadzieję przynajmniej, że właśnie nie popełnią żadnego błędu. I na razie widzimy trzy fragi Delty, jeden tylko zespołu Impuls, także... Wszystko jest jak najlepszej drodze. Ja się obawiałem o Toxa, jednak Destu sobie ładnie z nim radzi. Ile tam jeszcze do sobie HP zostało? 70, a więc ten pistolet nie był wcale mu taki straszny. Ostatnio zawodnikiem... Został nasz idol. Pan WH, który również tutaj niezbyt fajnie pokazuje się z pistoletu. No ale nie możemy tego wymagać od Impuls, żeby grali nie wiadomo jak na eko. No właśnie, nie wiedzieliśmy w ogóle, czego możemy się spodziewać w tym zespole, grając normalnie. Więc jeżeli widzimy, że troszkę im nie idzie, no to na pewno eko nie jest ich tutaj jakąś tam dobrą stroną. No to jest prawda. Zobaczymy, to jest kolejna runda, w której mają jakąś lepszą broń. No może z Famasem, ale jest dobrze ustawiony, ponieważ od dworu mamy właśnie atakujących terrorystów, no jeżeli Wewe, no i przepuszczę jednego z nich, nie zauważył Delciaka, ja nie rozumiem, jak to się mogło w ogóle wydarzyć, przebiegł mu zaraz przy celowniku. A ten jeszcze sticker, widzisz, czuwa przy czerwonej CT i też tak właśnie jakoś... Też nie bardzo zainteresowany. O, tak, teraz... O, jednak zabił Destra, tak. Wreszcie, bo jak widzimy, dwóch pilnowało i dopiero teraz to ogarnęli. Tak, a gracze Delty już na dole, bo podłożona, dlatego też... Nie ma mowy o przegraniu tej rundy.
ten sticker się tam zerwał, jak tylko zauważył the bomb has been planted, chociaż Tox nie tak jak jego kolega, no sticker nawet już padł. A Tox ukrywa się, widzimy, na respie terrorystów. Tox od razu wiedział, że nie da się nic z tym zrobić pewnie. Nie zaufał swojemu koledze z drużyny. No i chyba wyszedł na tym troszkę lepiej niż on. Chociaż to już 9. runda na dla Delty, więc coraz bliżej zbliżamy. Coraz szybciej zbliżamy się do zakończenia tej pierwszej połówki. Jednak no tak jak mówiłeś, Fnatic rozgrywało swój mecz do końca, także i pewnie tutaj będziemy musieli rozegrać pełne 30 rund. I to może być nie tyle męczące, ale dość nudne, powiedzmy sobie tak. Zależy oczywiście od gry Impulsu. Na razie jakichś takich ciekawszych akcji nie było w tym mecie. No w sumie raczej dwie rundy, gdzie jakoś tak postawili opór bardziej z zespołowi BenQ. Tak, w większości jednak Delta radzi sobie bez większych problemów. Nie znało za to, nie dochodzi do sytuacji na normal. Po prostu Impuls nie daje rady i to widać. Ty kolejne eko, także znowu. Pozamiatane za chwilkę. Rodos na pochylnie, tak popełnia duży błąd. Smasher może być siebie dumny. Smasher teraz jako ostatni. Jest kałasz, ale też skanują na zawodnicy Delty. No i ile on ma jeszcze HP? 12 dostawał cały czas, właśnie te skany. Ale zobacz, to wcale nie przeszkadza, zdobyczył jeszcze jednego fraga. A co pomijamy, tutaj było eko od Impuls. Ale już Dark nie nabiera się na jakieś sztuczki tego Davida Copperfielda. 10. runda wygrana przez Deltę. Jeszcze 3 do końca pierwszej połowy. Staty, no Ham pierwszy. Rodos tam troszeczkę spadł na środek. Szpero się wbił na miejsce drugie. Ja przepraszam. Miałem chwilowe problemy techniczne, ale już wracam. W porządku, Sebastianie. No dużo nie straciłeś, walczył jeden z zawodników Impuls, ale to tak naprawdę tyle. Chociaż nie ukrywam, że była to jedna z ciekawszych akcji w tym meczu. Niestety. Zobacz, z czym się bawi teraz Rodos. Automatyczna snajperka w jego rękach. Delta chyba czuje się już bardzo pewnie na serwerze. W sumie mają prawo, chłopcy, tak się czuć. Właśnie tak, że... No, ale... też, żeby nie było tak, jak mówiliśmy, że zauważą trochę przeciwnika, no i okay. Strona CT będzie wyglądała zupełnie inaczej. Tak, w tej rundzie już też to właśnie widać, że jednak Impuls w miarę, no odbija ten bomb, w miarę im się to udaje, ale już zapomniałem, że to mamy strzelców przy życiu Delty, sytuacja teraz 1 versus 2, Destro, czy to ogarnie pierwszy fragman one on one, świetnie skanuje przez domek. Ale już widzisz, już były jakieś emocje, już było troszkę... Tak, już troszeczkę można się tutaj było poczuć lepiej. Tak bardziej żywo, tak bym to nazwał. No o tej porze ciężko jest się poczuć bardziej żywo. To też jest prawda. Zależy, co się robiło przez cały dzień, prawda? Też, o. Mhm, no tak, tak. No mimo wszystko, wiesz, no co mówisz, coś wcześniej, ja w sumie też nie pospałem dzisiaj tak jak zawsze w wakacje, także no... Już troszkę zmęczenie. Można odczuć. Myślę o sobie, kiedy leżałem przeżywając przed spotkaniem, nie spodziewałem, że nie ma opóźnienia. No ale zostawmy to może na razie. Zobaczmy na kolejną rundę, w której znowu Rodos musiał odczuć. I znowu został zabity, więc chyba powinien zrezygnować z tej broni. Nie szaleć, tak? No bo ta każda runda się tutaj przydaje. Może być na wagę złota później, nigdy nie wiadomo. No właśnie, no. Patrząc na to, że gramy do końca i że wszystkie rundy mamy przeliczyć, no to jest to troszkę takie, troszkę, myślę, niepoważne zachowanie zespołu Delty, no ale żeby potem to się nie odbiło w jakiś tam niemiły sposób, miejmy nadzieję, że to nie będzie, że nie będą musieli liczyć na te rundy. No i zobacz, sticker, kolejne fragi od pochylni, mało HP, ale wciąż przy życiu się utrzymuje i naprawdę brawa za walkę dla tego gracza, mamy 2-3, Dark tylko 6 HP, a więc to może być runda w plecy dla Delty. Ale jest jeszcze Destru, który ostatnio pokazał się z bardzo dobrej strony, także wszystko jeszcze jest do ugrania. Pozostał ten Power. WH. WH właśnie ginie zaraz, o nie, jednak nie. Jeszcze tutaj się trzyma. Zobacz WH. Kurk. Na spokojnie ten zawodnik, chociaż wie, że zaraz będzie musiał się pospieszyć. Bomba leży na dolnym.
No i teraz przeżycił już tylko Destru, ale pamiętamy, ostatnio sobie poradził w takiej sytuacji i znowu! Zobacz, dwa piękne headshoty na koniec. Świetnie to robi, no Destru naprawdę idealnie to zagrał. Powinni mi koledzy teraz za to dziękować. 12-2, taki mamy wynik i ostatnią rundę tej połowy. Szczerze mówiąc, momentami to spotkanie przypomina mi właśnie pojedynek, który oglądaliśmy przez chwilę przed tym, czyli The Pink Stars vs. Flappatory. Ja, a wynik jest podobny, chyba tam też były dwie rundy, czy jedna, także... Odezwał się Wewe ze snajperki teraz na hangarze, więc naprawdę może być groźnie. Mówiliśmy o tym wcześniej, snajper. 15 runda wreszcie trafił. Tak. Chociaż to chyba druga runda, w której ma snajperkę. Na niuku raczej często się jej nie używa. Chociaż różnie to bywa, no, różne są mecze. Nieraz mamy co rundę przecież tam pochylni snajpera ze strony CT, czy właśnie na dworze. Ale raczej tak, ale raczej nie jest taką mapą, gdzie AWP jest strasznie, rzadziej używana niż... O! Smasher tutaj. Piękny headshot właśnie na Rudosie. Mamy dwóch na się dwóch. Teraz komplikuje. Nie ma Destra w życiu i to myślę, że jest minus tej rundy dla Delty, no ale mamy cały czas wyrównaną sytuację. I widzimy, że Delta patrząc na HP też Delta ma przewagę. O, jedna. Już teraz co dwie głowy to nie jedna, ale Dark jeszcze może tu uratować. Czy będzie 13 runda dla Delty? Ładny headshot i teraz Dark versus Smasher. Ten drugi tylko 16 HP i brawo dla Darka. 13-2, dominacja zespołu polskiego. No i w sumie nie ukrywajmy, że tego, że właśnie spodziewaliśmy się, że tak będzie, nie? Tak, chociaż nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Myślałem, wiesz, o wyniku jakoś 10-5, 11-4, a to już 13-2, no to jest duża różnica. To na pewno wielkim optymizmem przed następnymi meczami. Następny w ogóle, z kim tam to będzie, z tym SSC? Esport Sahara chyba jest następny, z tego co kojarzę. Impuls SNC, pierwsza 15. A, jednak SNC, tak. To chyba jakieś zmiany były małe. Bo tak, no w ogóle to SNC wcześniej nie było, zacznijmy od tego. To jest no to, właśnie, dokładnie. To jest zastanawiające i to nawet bardzo. O, dobra, startują już. Także nie ma żadnych przerw, na szczęście. Możemy tak, oglądać pojedynek dalej. I do toalety nie musi. To jeszcze jeden restart. No nawet 3. Ale już życzą sobie powodzenia, znaczy w sumie, jak to mówię, serwer życzy im powodzenia. Tak, tak podziękowania, czy powodzenia ze strony tak. Serwera, tak, ze strony serwera, to zawsze lepiej brzmi. No i zobaczymy, ja przyjrzę się może zespołowi Impuls. Ja sobie zobaczę wszystko, jak to wygląda od góry razem z widzami. No Impuls widzimy, że obstawia tutaj kwadrat. A Delta raczej na odbijanie. Tak jest, bo nie skupiają się tak bardzo na BS-ie, więc będą próbowali wchodzić na bombset dopiero, gdy bomba zostanie podłożona. No i właściwie już się zaczyna coś dziać. Impuls prawie pakiet, popatrzmy sobie chwilę na Wewe. Pierwszy Rados'a. Ja przełączyłem na Destru. Dobre granaty, Delta naprawdę ładnie to odbija, Destru jeszcze w trakon, to Ham. No i chyba wszyscy, tak jest, już wszystko. Tak, pozamiatane. Rados dopadł się do paki i 1-0 dla Delty. I zobacz, znowu będzie Rados i Ham jako najlepsza dwójka wśród Delty. No wtedy tylko pierwszych parę rund tak było, potem już Destru ze szperem troszkę się wybili. Może tak ma być, początek dla Rodosa i dla Hama. Umówili się, tak, a Dark tam sobie na następnym meczu może pozabije. Tak, bo w tym też nie bardzo. Chociaż ostatnią rundę miał dobrą, poprzednie połówki. Tak. Ale to tak naprawdę chyba jedyna, w której się jakoś tak wyróżnił ten zawodnik. No, szczerze mówiąc, właśnie nie kojarzę żadnej innej, ale no wiadomo, że tutaj liczy się gra zespołowa, a nie umiejętności każdego zawodnika i ile bije fragów, także na pewno nie to jest najważniejsze. A my teraz już widzimy rundę na remis dla Bank Delta. Tak, bo już mamy 14-2, a więc jeżeli Delta teraz wygra, no to będziemy mieli właśnie przynajmniej remis dla tego zespołu, a myślę, że i tak to będzie zwycięstwo, no bo widzimy, że Impuls w latanych pistolach będzie ciężko już robić po filmie, ale Delta jednak się zamyka, Delta cały czas na swoich pozycjach, nie chce ryzykować, nie skraca, myślę, że jest to dobra decyzja.
No oczywiście, są bardzo rozsądne, no bo jakoś głupio mogliby się nadzieć właśnie na jakieś, nie wiem, skampionek tutaj zawodników zespołu Impuls, a tak to wyczekują, czekają aż ktoś się pojawił, bo w sumie to oni muszą podłożyć bomby, do tego też nie muszą w sumie za bardzo nigdzie się ruszać. Jak widzimy, został już jeden gracz, a Dark tutaj właśnie kończy rundę i mamy już 4-15, 2 dla Delty. No i co? No i tak, jak widzimy, drużyna Impuls znowu gra Deagle, także już chyba sobie odpuścili ten mecz po prostu. Może nie mają już pomysłu, chociaż nie. Wewe pojawia się z kałasznikowem. Więc może być groźnie, aż popatrzę na niego. Sporo granatów, wszystko atak na szybko, wszystko na to wskazuje. Z mówisz? Tak, to defendera, więc jednak te rodzici starają się jeszcze kompromisować. No i ładnie, na razie mi to wychodzi. Delta, wejście Darka, Dark! Sytuacja 1 versus 2, gdzie jest Tox? O, bardzo blisko. Mamy Destra, także myślę, że nie ma co się martwić. A, no Destra na spokojnie, myślę, że załatwi tego ostatniego zawodnika. Już jest chyba w ogóle, no nie tyle zauważony, ale tak jakby skojarzony właśnie z ciemnią, czy teraz z Jan Tox, nie Dark, no i Destru. Muszę się postarać, tak jak podejrzewałem. GG, ale gramy do końca. Tak, good game. Delta na pewno to spotkanie już wygrała. Wynik mamy 16-2. No ale teraz trzeba jeszcze zobaczyć te 12 rund. Z jednej strony fajnie, gdyby się Delta pospieszyła, żeby już to zakończyć, żeby rozpocząć następny mecz. Ale z drugiej nie wiem, czy właśnie by im to później nie przeszkodziło, gdyby tak się spieszyli, żeby im w ogóle to nie wychodziło. Chociaż myślę, że lepiej strzelają niż ich przeciwnicy i tak by sobie właśnie dali tutaj radę. Jeszcze spokojnie wiesz, no, się zdobyć. Myślę, że na pewno nie będą tak skracać. Przynajmniej nie byłoby to zbyt rozsądne. No mają tą wygraną w kieszeni, ale naprawdę no, mogą się ruszyć, liczyć później te rundy, które mogą zadecydować o drugiej czy trzeciej pozycji, dlatego też lepiej właśnie zagrać to wszystko na spokojnie, już czwarta runda na ich koncie, dlatego też jeżeli ten mecz wygrałem do tych dwóch, to na pewno będzie to bardzo dobry wynik i będzie to dobrze prosperowało na przyszłość. Delta wygrywa kolejną rundę, szczerze mówiąc, ostatniego flaga, jak widziałem od Darka, no to gdy zabijał pana WHMSY, no to tamten z Diglem stał w miejscu jak taki słup, co prawda oddawał strzał, ale naprawdę w ogóle się nie ruszał, zero movementu, no tak by to było typowe FFA, nawet teraz nie tak, nie chcę tutaj obrażać zespołu Impuls, no ale jednak miejscami tak to wygląda. Jak widzimy, tak jak mówiłeś, no nie ma zbyt wielkiego oporu ze strony przeciwników, no Delta jest na fali, wygrywa kolejne rundy. No i to jest w tym najważniejsze, no wiadomo, zawsze pamiętam, jest ten pierwszy występ. On jest najtrudniejszy, bo trzeba się przełamać, trzeba zbadać teren. Tak, to jest bardzo no, ważne. Na razie to Delcie wychodzi i myślę, że właśnie to podniesie im te swoje morale i że będą chcieli właśnie, tak jak mówił już Destro przed tym turniejem, postawić wszystko na jedną kartę i zrobić wielką niespodziankę, oby. Jeżeli właśnie Delta wygra pierwszy mecz, to naprawdę będą na pewno inaczej patrzeć na kolejny. No może nie tyle będą grać jakoś gorzej, bo sobie pomyślą, a jeden mamy wygrany, to tutaj nie musimy się starać, wręcz przeciwnie, bo zespołów jest troszeczkę w grupie, w sumie w końcu 6, więc no Delta i tak będzie musiała zagrać, to wszystko przejść, ale właśnie po pierwszym wygranym pojedynku, no poczują się tam kimś, tak? Poczują się lepszym, czy faktycznie z tego miejsca mogą sobie wyjść dalej i brać udział w turnieju. Znaczy ja myślę tak, że oni już myślą, że wyjdą z tego trzeciego miejsca, a mają taką nadzieję, że może uda się właśnie ugrać coś więcej. I myślę, że ten mecz może im w tym pomóc. Albo nawet tak, no, bo to jest moim zdaniem właśnie kwestia gry z Electronic Sahara i Fnatic, no ewentualnie wiadomo, te inne zespoły też nie są właśnie mocno jakoś znane, ale nie sądzę, żeby Delta się na coś takiego jakby nabrała, bo ten zespół, który tutaj, no nie wiem, czy SMC, czy jakiś inny, musiałby naprawdę być no, takim zespołem właśnie nieznanym, ale no nie oszukujmy się, jeżeli na przykład przegrywa SMC 2-28 z Fnatic, no to chyba z Deltą też nie będzie taki wyrównany pojedynek.
Dokładnie tak jak mówisz, ja mam do zadania, słuchaj. W porządku. 6-0 dla Delty już w drugiej połówce, no nawet mi kilka rundek go ominęło, więc mamy 19-2. No i Delta tak naprawdę cały czas idzie po kolejnej rundzie, teraz wysyłają lightowo, że już naprawdę ta gra zupełnie inaczej wygląda. Dark, oj, chyba przesadził. Nie, Destro tam skanował chyba, wiesz, z górnego. A nie, Dark skanował. Ale ważne, że jest Sfera na pochylni! A i myślałem, że zdobędzie jeszcze jednego fraga, jednak Tox go uprzedził. Na sytuacji 1-1 Dark! Od wentyla, jednak Delta cały czas się jakby tutaj ratuje, można powiedzieć, kolejną rundę. Szczerze mówiąc, że ta runda już niestety będzie przegrana, ale jednak, jak widzimy, Dark obudził się troszkę i ostatnie rundy naprawdę są bardzo dobre w jego wykonaniu i miejmy nadzieję, że w każdym kolejnym meczu będzie jeszcze lepiej. Swoją drogą mamy także agenta, 07 UWE. O, widzisz, nie ma AWP już w taro, to już nie trafi. On jeszcze ci udowodni, że nie tylko ze snajperki nie potrafi grać. Jak to pięknie ująłeś. Tak, troszeczkę może obraźliwie, ale myślę, że z tym człowiekiem nigdy się nie spotkam i żadnego kontaktu mieć nie będę. Więc ktoś mi musiał przekazać, że w ten sposób powiedziałem o jego grze. Ale wolno mi. Uważam, że nie wolno. Wiesz, w końcu mam wolne słowa, także myślę, że nic nie skarży o to. Właśnie, ja tego przecież nie obraziłem, więc wszystko tak, jest tak. Najlepsze porządku. 2-3, Sticker i Tox, gdzie jest ten pierwszy, no, gdzie jest ta bomba? A to też wie, co się święci, zobacz, to ładna skandarka. Ale Sticker, zobacz, dwa headshoty, pięknie. Tak. Raz z jednej strony, raz z drugiej, teraz mamy jeszcze Destro na dolnym BS-ie. A Stickera już na górnym. Albo on jest głuchy? Końca, on jeszcze czeka. Teraz się decyduje na taki krok i dobrze właśnie to robi, ponieważ Destra gubi, chociaż ten skanuje. Maka jednak podłożona. Sticker czy Destru? Destru już na górze. Czy pokaże jeszcze raz klasę, że faktycznie potrafi tutaj dobrze zagrać. Destro szuka swojego rywala, ten schowany przy drzwiach. Destro ma coraz mniej czasu, szuka nie tutaj, gdzie powinien, ale teraz gdyby się zdecydował właśnie o takie szybkie strzały, to może znajdzie Stickera. Sticker jest znalazł. Tak, nie obrócił się w prawo, wychodząc z drzwi. Ale to już nie ma większego znaczenia, szczerze mówiąc. Delta i tak ma sporo. To już tylko trzecia runda na konto Impulse, także myślę, że... Jedna z ostatnich. Aż tak? Nie wierzysz? No, widzimy, że po prostu... Nie, no tak, to jest chłopaki taka nie mają pomysłu na grę. Że niestety ta gra nic nie wychodzi, może dlatego, że jest trochę późno. Chociaż to nie może być też sprawiedliwość, tak? Pokazywał się, to jest taką akcją właśnie. Wtedy chyba z pistoletu na pochylnik kabijać właśnie tak po domu. Więc może jest tu jakaś szansa, bo to jest nie wyrośnie jeszcze. Mówisz? Tak, ale nie wiem, czy ile ma lat, kam. Headshot, no, ale tam przez... No, na pewno coś wyrośnie, zobacz. Nie no, Delta, widzimy, że... No totalnie, czyści po prostu mapę z terrorystów. Jeżeli tutaj wygrywa rundę, to jest naprawdę dużo szczęścia, to jest przez to, że po prostu... No właśnie tak jak teraz Rodos między... Tak, mały błąd Rodosa. Właśnie. W ogóle jakby nie zaangażował w taką kontrę, no to już... To już jest wiadomo, jakie te losy będą tego meczu. To jest, będzie kilka rund maksymalnie właśnie dla Impulse. Myślę, że mówiąc, widzieliśmy to już po pierwszej połowie, więc... Mecz już... Końcówka nie będzie raczej jakaś specjalnie emocjonująca, jakaś ważna, niestety. Na pewno, szkoda, no bo czekaliśmy na ten mecz bardzo długo, a tutaj niestety, no... W sumie w tym momencie moglibyśmy skończyć go komentować, ale no... A może coś się jeszcze wydarzy, może Wewe zabije kogokolwiek, na razie nie z tym problemy. Nie, pierwszy się nie udaje. Nie. Delta. Nawet nie chcę jakoś specjalnie chwalić tutaj Delty, że niesamowita akcja, no tak naprawdę to... Powiedzmy sobie, że w tym przypadku to wygląda tak, że Delta każdy z zawodników gra
po 7-8 lat razem wszyscy, a Impuls powiedzmy grają po 2 lata czy 3 właśnie też razem, no coś tego typu, tak to wygląda. Chyba w ogóle w CS-a. Albo w ogóle w CS-a nawet, no to też dobre stwierdzenie. Nie no, naprawdę, no, widać, że chłopaki nie mają w ogóle pomysłu na grę, no i po prostu już chcą chyba ten mecz jak najszybciej skończyć. No tak, no biegną sobie po prostu od raz dworem, teraz to stawiacie pójdzie od kwadratu, chociaż w tej rundzie małe zamieszanie wprowadzili. Łełę zabił, nawet headshotem. Zapamiętaj tę rundę, to runda numer 11. Wróćmy w sytuacji 1 vs 1, właśnie Łełę i przy życiu jeszcze Szpero. Paka gdzieś leży. HP. Proszę! O, nawet wygrał im rundę, słuchaj. Tak, mamy jak już zabija, odbiliśmy. Jak się rozpędza, to już na całego. I tak jak mówiliśmy, no za bardzo i tak już ta runda nic nie wniesie nowego. Dlatego też po prostu, no, jeszcze 4 rundy i będziemy mogli się cieszyć z pierwszego zwycięstwa polskiego zespołu na tegorocznym turnieju Game Gun. No i w ten sposób gracze Delty przybliżamy się do awansu, do fazy playoff, z czego się bardzo cieszymy. Tak jest, mam taki uśmiech na twarzy, że naprawdę nie chciałbym się nazywać publicznie w tym momencie, bo by się ludzie dziwnie patrzyli. Kamil jest tej snajperki już chyba nie pierwszą rundę, więc ten punkt jest konią. Pamięć fotograficzna normalnie. Tak jest. Nie no, Delta, no nawet czuję się pewnie skraca, no robi co chce, to jest najlepsze tutaj stwierdzenie, a Impuls za to chce coś zrobić, ale nie bardzo im to wychodzi, no i kolejna runda. Skany zewsząd w ogóle, tak. Nie wiadomo, gdzie, kto dostaje jakieś głowy, kurka. Ja to bym się nie połapał w tym wszystkim. No. Jeszcze 3 rundy, Delta już ma ich na swoim koncie 23. Czyli tyle, ile się ma lat, albo i nie. Ja przesadziłem. Nie mam tyle, nie właśnie, kłam. Przesadziłem. Przepraszam cię. Proszę. To nie ty dzisiaj masz urodziny. Tak, nie ja. Pozdrawiamy jeszcze raz. Bardzo szybko Impuls na pochylnik, chociaż Delta chyba jeszcze szybsza. Skraca także tę miejscówkę, no i z tego ataku tak naprawdę nici. Wszyscy ja szczerze mówiąc przełączałem sobie zawodników i nie trafiłem na żaden frag, po prostu wszystko mnie tego minęło. Bywa i tak, ale nic się nie martw. Na pewno było słodko. Nie było takie wspaniałe. Delta już nas chyba zdążyło do tego wszystkiego przyzwyczaić w tym pojedynku. Zresztą czuć taki lajcik, prawda? Nawet jeżeli Delta przegra runda, no to tak machnę ręką i tak naprawdę to jest tyle. Dokładnie, już kolejna runda jest znowu do przodu bez prawie straty, także no, nie ma się z czym przejmować na pewno. Widać, że chłopaki dobrze się czują na razie. Miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Jak widzimy, znowu Szporo otwiera rundę. Jednak sticker coś tutaj próbuje zdziałać na pochylni. Ale patrzę jednak na Impuls na głównym BS-ie, bo wszedł jeden z zawodników. Chodzi mi o Smashera, chociaż jest tutaj sam, gdyby przechodził na dolny, nie. Cały czas czeka, są już terroryści, teraz Ham ze snajperką nie popisał się chyba, uczył go Łełę, strzela z tej broni. Chyba nawet nie zdążył strzelić. Tak, nawet nie oddał strzału. I Destru, no nie wiem, czy w tej rundzie sobie poradzi. Chociaż tam dwóch zawodników, Impuls ma bardzo mało HP, a także może jakimś rykoszetem coś, jak się odbije, to... No, na niuku dużo blaszek, to jest spora szansa na coś takiego. Destru. Coraz mniej czasu. Terroryści pochowani, widać, że im zależy. Sticker, trzecia runda. Zabił w tej rundzie trzech zawodników Delty, także naprawdę jest wyróżniającym się zawodnikiem tego meczu. Jeżeli można w sumie tak to nazwać, bo... W sumie każdy z graczy Impuls jak gdyby nie zachwyca tutaj, jedynie tak sticker troszkę coś tak, próbuje zrobić, jednak samemu niestety meczu nie wygra. 24-5, no i mamy ostatnią rundę tego spotkania i tak wiem, że Delta wygrała. Pytanie tylko, czy jeszcze tę jedną rundę zdobędzie, świetnie, teraz tutaj ktoś sobie poradzi ze Szperem. Impuls Łełę kolejny tak na Darku, na Hamie. No proszę, Łełę. Sticker ginie, gdzie jest Łełę? Popatrzmy sobie na niego do końca. 100 HP i 2 fragi. Kurde. Łełę teraz sam, ale teraz chyba dostaje jakieś plecy. Nie, on jeszcze walczy. On jeszcze chce udowodnić, że to zamykanie tabeli przez niego wcześniej to był przypadek. Łełę versus Destru.
już nie zamykaj, nie będzie, zobacz. Tak, jest tu na spokojnie. Od zera do bohatera. Tak myślisz, będzie 25 dla Delty? Wierzysz w Destra? No pewnie jak w nikogo innego w tym meczu, także mam nadzieję, że uda mu się wygrać tę rundę. Chociaż widzimy, że Wewe ma jakby jeszcze czas na rozegranie tego wszystkiego. Tak walczy o tę szóstą rundę dla swojego zespołu, ale Destro już się zbliża. No i bardzo. Miejsce chyba nie za dobre. No nie, akurat właściwie na wyjściu, prawda, z Wentyle, więc Destro nie miał tutaj problemów. I mamy w takim razie 25 rundę wygraną przez Deltę. 25-5, tak pierwszy jest. Mecz. Delta wygrywa, Impuls przegrywa. Są punkty dla Delty, dla polskiego zespołu. Cybersport.